I'm happy with the win and really happy with the effort of my players. I think generally we could win this match earlier and easier. Maybe some combination of a lot of fouls in the first 5 minutes of the second half. Maybe some combinations that we tried to be. Jestem zadowolony zarówno ze zwycięstwa, jak i z nastawienia moich graczy. Myślę, że mogliśmy wygrać ten mecz szybciej i prościej. Może ten mecz potoczył się w taki sposób ze względu na dużą liczbę fauli na początku drugiej połowy. Może dlatego, że przy wyniku 5-1 więcej rotowaliśmy składem, żeby zachować świeżość na zbliżające się spotkanie. To wszystko złożyło się na to, że Kamienica była w stanie wrócić do tego meczu i finalnie zwycięstwo nie przyszło nam tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, patrząc na wynik w przerwie. Could be on the half time. But that's futsal, that's beauty of this game. Roller coaster, inaczej tego się nie da opisać. Super weszliśmy w mecz, dość szybko wyszliśmy na dość spore prowadzenie. Pierwsza połowa zakończona bardzo wysokim wynikiem. Wyszliśmy po przerwie równie mocno zmotywowani, strzeliśmy gola na 6-1 i chyba wyszliśmy przemotywowani, ponieważ w czwartej minucie drugiej połowy mieliśmy już 6 fauli i przeciwnik miał pierwszy rzut karny przedłużony. W mojej historii z futsalem jest to chyba pierwsza taka i bezprecedensowa sytuacja, bo nie widziałem nigdy takiego meczu, że w czwartej minucie już był 6 faul. No później zespół gości się dość mocno rozpędził, my nie potrafiliśmy na to jakby odpowiedzieć. Finalnie wygrywamy 7-5. Bardzo, bardzo trudny mecz, trochę porównywalny do tego w pierwszej rundzie, gdzie graliśmy w Kamienicy Królewskiej, również wygraliśmy bodajże 7-6. Bardzo się cieszę z 3 goli, hat-tricka klasycznego, jest to bardzo, bardzo miłe osiągnięcie. Dziękuję tutaj kolegom, którzy pomogli mi tą piłkę dograć, więc tym bardziej jestem wdzięczny. Dziękuję tutaj chłopakom za walkę, za angażowanie. Jedziemy teraz na bardzo trudny teren do zespołu z Lubawy, do zespołu Mistrza Polski. Jesteśmy troszkę osłabieni, bo gdzieś tutaj jakby zawodnicy, którzy byli zagrożeni, no przy faulach dostawali kartki. Będzie dla nas bardzo trudne spotkanie, ale nie składamy broni i tutaj jakby dopisujemy kolejne 3 punkty. No to było jedno z najgorszych spotkań w naszym wykonaniu i odczucia na gorąco mam takie, że zespół z Bochni był od nas zdecydowanie lepszy. Oczywiście przez to, jak ułożyła się druga połowa, byliśmy w stanie wrócić do gry i przy odrobinie szczęścia oczywiście można było tutaj sprawić jeszcze sensację, bo chyba za to można uznać jakiś lepszy wynik po tej naszej pierwszej połowie. No zagraliśmy bardzo słabo, przede wszystkim w defensywie pozwoliliśmy w bardzo prosty sposób na zdobywanie bramki przez drużynę z Bochni i nie wiem, tak jakbyśmy spali, nie byliśmy w ogóle przygotowani do tego. Podejrzewam, że musimy bardzo szybko wrócić do swojej gry. Mówiliśmy sobie w szatni o tym, że jest dla nas ważne, jak zakończymy ten mecz i w jakich humorach będziemy przystępować do dalszych meczów, no bo ta grupa drużyn, które aktualnie są na pozycji spadkowej, będzie nas goniła, więc my musimy od niej uciekać i już w środę nas czeka bardzo ważne spotkanie z Jagiellonią. I mam nadzieję, że zobaczymy naszą drużynę w tej wersji z drugiej połowy, a może nawet dużo lepszą, bo takie są wymagania w Ekstraklasie. Uważam, że przespaliśmy pierwszą połowę, w drugiej tam zaczęliśmy już powoli doganiać przeciwników. No ale koniec końców wynik skończył się 7-5, przegraliśmy, no i wracamy do domu bez punktów. Zawiodła, myślę, że obrona i gra indywidualna w obronie. Także na pewno to jest do poprawy i trzeba się skupić na kolejnych meczach.